Obiecałem Państwu na początku programu, że przedstawię młodych, przystojnych, wysportowanych mężczyzn, którzy niezależnie od tego, co stanie na ich drodze, potrafią to pokonać. No to przyszedł ten moment. W studiu witam Radosława Grzankę, Piotra Dorynia i Mariusza Marciniaka, przedstawiciele łódzkiej sceny parkour. No to panowie, rozpocznijmy od początku, czyli wytłumaczmy, co to takiego parkour, bo myślę, że no, skojarzenia są takie, przeszkody, konie, to jest właśnie parkour, a to, co wy robicie? Przeszkody są dobrym skojarzeniem. Parkour jest swoistą formą rozwoju psychofizycznego, mającą na celu przygotowanie się do pokonywania wszelkich przeszkód, które staną na naszej drodze. I nie są to tylko przeszkody naturalne, nie są to tylko przeszkody takie miejskie typowo, bo wzmacniając swoje ciało, pokonując kolejne przeszkody, jakby kolejne jakby zahamowania swoje własne. Bariery, tak, tak? Pokonując kolejne bariery, wzmacniają się psychicznie i w sumie coraz mniej sytuacji może nas zaskoczyć. Parkour no może się już łodzianom w jakiś sposób kojarzyć, czy mieszkańcom naszego kraju, bo prasa się rozpisywała, media elektroniczne pokazywały, w telewizji też można było zobaczyć, jak młodzi, no głównie mężczyźni, bo nie wiem, czy kobiety uprawiają ten sport wyjątkowy? Są kobiety w waszym środowisku? Są kobiety, ale jakby kobiety to jest taka rzadkość jeszcze w Polsce. Już na świecie jakby ruch kobiet, jeżeli chodzi o parkour, jest dużo większy. No ale jeszcze dominują faceci oczywiście, no bo wymaga to oczywiście wysiłku fizycznego, jakiegoś poświęcenia. No kobiety chcą być piękne, tak? I gładkie, a my niestety, no, trenujemy na ostatnią. No wam też niczego, panowie, nie brakuje. W każdym razie, wracając do myśli, którą rozpoczęłam, w telewizji czy w prasie można było przeczytać o takich trochę zakręconych młodzieńcach, którzy biegają po mieście, przeskakują przez ławki, skaczą przez parkany, gdzieś na jakieś małe daszki. To właśnie ci, którzy zajmują się, trenują parkour. Czy jest jakaś definicja mówiąca, co to takiego parkour? Myślę, że przede wszystkim jest to doskonalenie się i to jest najważniejsze, żeby doskonalić własne ciało, własny umysł i nie chodzi tu przede wszystkim o właśnie pokonywanie jakichś, tak jak na pierwszy rzut oka wydaje się, przeszkód miejskich. Tylko chodzi o rozwój. Czyli to jest cała filozofia, to nie jest tylko sprawność fizyczna, to nie jest przeskakiwanie przez coś, tylko po prostu to jest cała filozofia życia, którą wy przyjęliście. Ale ja znalazłam taką definicję: parkour to jest pokonanie odległości od punktu A do punktu B w linii prostej, tak? Jak najszybciej i najbezpieczniej. No, mniej więcej o to chodzi. Znaczy głównie chodzi o to, żeby pokonywać każdą napotkaną przeszkodę, jaką możemy mieć przed sobą i być na nią przygotowanym. Czyli nie może być w stanie nic nas zaskoczyć. Każdy murek, każda barierka, musimy być obeznani po prostu z tym terenem i być gotowi na każdą ekstremalną sytuację, jaką może nas napotkać w życiu. Czyli na przykład, no nie wiem, ktoś nas goni albo musimy komuś pomóc i jest właśnie ta przeszkoda między nami, no to po to właśnie ćwiczymy, żeby być na nim gotowi w życiu. Do tej pory mieliście okazję tylko trenować w tym środowisku miejskim, pokonując te przeszkody architektoniczne. Od ostatniej soboty macie swoje miejsce tak naprawdę treningowe, bo ruszył w Łodzi pierwszy w naszym kraju, a być może nawet i w Europie, zadeszony taki teren treningowy dla tych, którzy uprawiają parkour. My będziemy oglądali, jak to wygląda i na czym polega tak naprawdę parkour. Państwo będą mogli to zobaczyć w obrazkach. Natomiast powracamy do tej naszej rozmowy. Pan chciał coś, panie Piotrze, dodać. Tak, że parkour wywodzi się z metody naturalnej wychowania fizycznego George'a Herberta, gdzie wyznają ludzie, którzy to uprawiają, prostą zasadę: być silnym, żeby być użytecznym. Żeby te wszystkie techniki, które doskonalimy, żeby były jak najbezpieczniejsze, jak najużyteczniejsze i żeby można było, żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy w stanie wykonać się w każdej sytuacji i wszędzie. Popatrzmy teraz na te obrazki. Ja cały czas mówię o osobach, które trenują parkour, ale to są tracerzy, tak? Tak. Tak się nazywacie? Tak, jakby, to się wywodzi z pierwszej, znaczy w sumie z drugiej grupy. Pierwsza grupa to była Yamakasi, ale ona się rozpadła po kilku latach. I drugą grupą, jakby, którą stworzył David Bell, założyciel parkour, byli właśnie La Tracer, czyli osoby właśnie z tej drugiej ekipy. No i jakby tak się przyjęło na świecie i teraz wszyscy mówią
na osoby, które trenują parkour tracerzy. A w jakim kraju jest to centrum parkour? Znaczy, nie ma tak, że jest jakby centrum. Parkour jest takim ruchem, że rozprzestrzeniliśmy już teraz na cały świat. Bardzo dużo się dzieje w różnych krajach. No ale jakby kolebką taką parkour, tam gdzie to się zaczęło, to jest właśnie Francja. Pod paryskie Lis jest to taka jakby mała wioska, gdzie jakby architektura jest tak sprzyjająca do trenowania tego typu rzeczy, no, że tam nigdzie indziej, tylko właśnie tam musiało to powstać. No, mieliście okazję być we Francji, tak, zobaczyć, tak, jak to wygląda? Byliśmy właśnie we Francji, też ćwiczyliśmy z Dawidem Belem, założycielem parkouru, no i jakby mamy tą wiedzę od korzeni, można powiedzieć. No, z moich informacji wynika, że Łódź jest taką stolicą parkour w naszym kraju. Możemy tak zaryzykować i powiedzieć? Znaczy i tak. Skoro w Łodzi są ludzie, którzy stworzyli pierwsze takie miejsce w Europie, skoro mamy dobrą bazę z miejscami do treningu, to można tak uznać, że to jest stolica, to jest miejsce w centrum w sumie kraju, gdzie wielu ludzi przyjeżdża, żeby potrenować tylko. Czy w Łodzi jakby od zawsze dużo się działo związanego z parkour? Od samego początku jakby rozwoju parkour w Polsce, Łódź była takim centrum, że zawsze dużo się działo. Pierwsze jakieś najważniejsze wydarzenia typu, nie wiem, jakieś eventy, spotkania, meetingi, Sneakers na przykład Traffic, to był taki pierwsza taka duża impreza związana z promocją parkour w Polsce, no i właśnie była się też właśnie w Łodzi. Także no jest Łódź kojarzona jakby ze stolicą parkour, no i chyba słusznie. A ile osób tutaj w Łodzi trenuje? To różnie bywa. Nie można tego określić tak jednoznacznie, bo są ludzie, którzy jakby nie ujawniają się, nie znamy ich, ale sporo, ale na razie dopiero niektórzy zaczynają. No to ile osób w takim razie jest skupionych wokół sceny łódzkiej? Myślę, że około 30 osób znajdzie się. Ale o wiele więcej jest takich osób, które po prostu zaczynają, trenują lub trenują jakiś czas, ale taka jedna większa grupa to jest właśnie około 30 osób. Teraz mają okazję pójść do hali przy ulicy Siewnej 15.